Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że znaleźliście Państwo czas i ochotę, żeby spotkać się ze mną i porozmawiać o drzewach, pomimo tego, że mamy no, bardzo nieciekawą sytuację na świecie, w Polsce. Temat drzew jest oczywiście bardzo ważny i dzisiejsze nasze spotkanie jest poniekąd kontynuacją tematu, który miałam przyjemność poprowadzić w styczniu, ponieważ było bardzo dużo pytań zadawanych, na które ja nie zdążyłam odpowiedzieć. Z częścią osób kontaktowałam się mailowo. W związku z tym dzisiaj myślę, że odpowiem na większość zadanych pytań w trakcie poprzedniego spotkania, ale również poruszę kwestie pytań, które były zadane przez Państwa drogą, znaczy przez Facebooka oraz drogą mailową. Spróbuję przesunąć. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mam nadzieję, że wszyscy Państwo mnie słyszycie. I że po prostu działa sprzęt. Tematy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, starałam się pogrupować tak, żeby poruszając kwestie, jakby w trakcie spotkania nie wracać już kolejny raz do tych samych tematów. Więc na pewno powiemy o zniszczeniach korzeni podczas różnego rodzaju prac związanych i mających miejsce na placu budowy. Opowiem, jak się powołuje pomniki przyrody, ponieważ bardzo dużo osób o to pytało. Wrócę do kwestii związanych z cięciami, ponieważ z cięciem w koronie, dlatego że no jakby bardzo dużo kontrowersji budzi 30-50%, które jest zapisane w ustawie o ochronie przyrody. I opowiem również o gatunkach, które powinno się sadzić w miastach w związku nie tylko ze zmianami klimatu, ale również, również w związku z tym, że generalnie miasta są miejscem, które nie do końca sprzyjają roślinom, które tam rosną. W związku z tym opowiem, jakie gatunki warto sadzić i dlaczego. Temat, który naprawdę chyba najwięcej osób zainteresował i poruszył, to są kwestie związane z korzeniami, z uszkodzeniami korzeni. Jakby sam problem, skąd się wziął problem? Być może problem już jakby dotyczy zapisu w ustawie o ochronie przyrody, dlatego że w definicji drzewa, jak Państwo przeczytacie w artykule 5, ustęp 26a, jest wyszczególnione, że drzewo składa się z pnia i z korony. Natomiast nigdzie właściwie ustawodawca nie wspomina nic na temat korzeni. I właśnie co z tymi korzeniami? Patrzymy na zdjęcie drzewa, jest korona, jest pień, korzeni nie widać. A przecież my doskonale wiemy, że drzewo składa się z trzech podstawowych elementów. Jest to korona, pień i są to korzenie. Przepraszam, pani Beata Łacina pisze, że nic nie widzi i nic nie słyszy. Gdyby pani mogła sprawdzić u siebie dwie ikony i włączyć kamerę i dźwięk, bo być może dlatego jest problem. Czy udało się pani sprawdzić, czy ikony dźwięku i obrazu są włączone? Wracam do proporcji i do elementów budowy drzewa. Każdy z tych elementów pełni określoną funkcję. Liście, które tworzą koronę, w nich zachodzi proces fotosyntezy, w wyniku którego powstają cukry i tlen. Cukry
są magazynowane na przykład w pniu w postaci skrobi, ale też są transportowane do wszystkich żywych komórek, które budują drzewo. Korzenie, te główne, szkieletowe, mocują drzewo w podłożu, natomiast korzenie włośnikowe mają za zadanie pobór wody. Dodatkowo, żeby zwiększyć swoją powierzchnię, tworzą one, wchodzą w taką symbiozę z grzybami, dzięki czemu mogą tej wody pobrać jeszcze więcej. I teraz w sytuacji, jeśli my na przykład obetniemy w trakcie prowadzenia cięć zbyt dużo korony, to sprawimy, że korona nie będzie w stanie odżywić korzeni włośnikowych, które będą po prostu obumierać, na skutek czego drzewo będzie mogło się przewrócić. I odwrotna sytuacja ma miejsce, jeżeli w trakcie prowadzenia prac obetniemy korzenie. Korzenie nie będą w stanie pozyskać odpowiedniej ilości wody i po prostu drzewo zacznie obumierać. Co będziemy mogli w bardzo prosty sposób obserwować koronę, ponieważ wierzchołki korony zaczną po prostu zamierać, usychać. Daje nam to taki obraz drzewa jako organizmu, w którym wszystkie elementy są ze sobą połączone i są po prostu niezwykle ważne. Dlatego też prowadząc pracę przy drzewach, musimy pamiętać, że bardzo ważne jest zachowanie proporcji pomiędzy koroną a systemem korzeniowym. Według dr Marzeny Suchockiej, która bada drzewa, jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie, ona uważa, że jakby ze swoich obserwacji i badań, jeżeli po zakończonej budowie w okresie do 10 lat tak naprawdę zamiera co drugie drzewo. W związku z tym no musimy zwracać szczególną uwagę, w jaki sposób podchodzimy do drzewa jako do organizmu, który tworzy całość. I generalnie zasada jest taka, że przycięcie do 20% korony i korzeni, jakby drzewo wówczas ma jeszcze szansę na to, aby przeżyć. Natomiast wszystko to jest zależne od kondycji drzewa, od warunków, w jakich rośnie oraz od środowiska, w jakim się znajduje. Na slajdzie, który Państwu przygotowałam, chciałam po prostu pokazać, że my bardzo często podchodząc do drzewa, czy będąc w pobliżu drzewa, nie zdajemy sobie sprawy, jak duży jest ten system korzeniowy, jaki on jest po prostu rozległy i on nie znajduje się tylko w rzucie korony, ale również daleko poza zasięgiem korony. I jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, ponieważ nie wspomniałam o tym, że te najważniejsze korzenie, ta strefa włośnikowa, która pobiera wodę, znajduje się do 1 metra pod ziemią, a tak naprawdę od 0,6 metra do 0,8 i to jest ta woda, to są te korzenie, które po prostu pobierają wodę opadową, dzięki którym drzewo żyje. Jak popatrzymy na odkryty system korzeniowy czerwonego klonu, to dopiero możemy sobie wyobrazić, jaką krzywdę możemy wyrządzić drzewom, kiedy na przykład w rzucie korony czy w pobliżu drzewa poruszać się ciężki sprzęt, kiedy my po prostu kopiemy i uszkadzamy korzenie. A jednocześnie możemy też zdać sobie sprawę, jak wielką krzywdę potrafimy wyrządzić drzewom, sadzić je na przykład w donicach albo w takich kółkach, które są wydrążone w betonie. Nic więc dziwnego, że te drzewa mają bardzo krótką przeżywalność i najczęściej jest tak, że po 2-3 sezonach my po prostu te sadzonki wymieniamy. To
To jest niestety bardzo częsty widok, z którym mam do czynienia, ponieważ zajmuję się interwencjami drzewnymi w fundacji i często ludzie, którzy obserwują drzewa na placu budowy podczas inwestycji, przysyłają bardzo podobne zdjęcia z zapytaniem, czy to drzewo ma szansę dalej funkcjonować po zakończonych pracach. Więc tak naprawdę możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to drzewo może żyć, skoro wiemy, że warstwa korzeni włośnikowych znajduje się w tej strefie do 1 metra pod ziemią. Widzimy, że tutaj ziemia najpierw została wybrana, zostały uszkodzone korzenie włośnikowe, być może też korzenie szkieletowe. Część ziemi została nasypana piaskiem, więc tak naprawdę warstwa, która jest, warstwa korzeni, która jest bardzo delikatna, która jest narażona na wyschnięcie, na poruszanie się właśnie różnego ciężkiego sprzętu oraz na uduszenie poprzez nasypanie piasku czy też gleby. Najprawdopodobniej drzewo będzie zamierało w ciągu najbliższych lat. I być może zdarzy się tak, że po prostu drzewo się przewróci. Niedawno mieliśmy taką sytuację we Wrocławiu, że przy moście Wróblewskiego piękny dąb dorodny w trakcie po prostu podczas bardzo ładnej pogody bezwietrznej nagle się przewrócił. Kiedy nasz kolega pojechał na miejsce, żeby sprawdzić, co takiego się stało. Okazało się, że drzewo po prostu było zupełnie, drewno było rozłożone, a 20 lat temu w tym miejscu była wymiana nawierzchni chodnika. I przez 20 lat to drzewo się bardzo powoli rozkładało, po to, żeby w końcu się przewrócić, ponieważ dąb nie miał korzeni. I przeprowadzając różnego rodzaju inwestycje, musimy sobie zdawać sprawę, że ludzie potrzebują drzew bezpiecznych, po tym jak te inwestycje się zakończą. Więc musimy dołożyć wszelkich starań, żeby drzewa zachować, żeby one nadal mogły rosnąć, żeby mogły nas cieszyć i po prostu być z nami. I w jaki sposób należy zabezpieczać drzewa podczas inwestycji i czy w ogóle jest to wymagane jakimś zapisem w ustawie o ochronie przyrody? Oczywiście jest to wymagane, jest artykuł 87a ustawy o ochronie przyrody, w której bardzo ogólnie, bez szczegółów jest napisane, że powinniśmy w trakcie wykonywanych prac, chronić korzenie, pień, prawda? I przeprowadzać te prace w taki sposób, aby jak najmniej szkodzić drzewom i krzewom. Natomiast w ustawie nic nie jest napisane na temat kar, jakie urzędnik może naliczyć za niezastosowanie się do zapisów o ochronie, do zapisów po prostu, które są ujęte w ustawie. Najczęstszym widokiem, z którym się spotykam i który jakby świadczy o tym, że drzewa zostały zabezpieczone, to jest właśnie obłożenie pni drzew deskami. Bardzo różnie jest to robione. Najczęściej, z reguły, te deski są niechlujnie położone, ułożone na pniu. Często, tak jak tutaj na tym zdjęciu poniżej, ułożone są nawet na nabiegach korzeniowych. A pień, żeby go dodatkowo zabezpieczyć, jest owinięty folią, geowłókniną, słomą. Tak naprawdę nie powinno się tego robić. Tego typu zabiegi niczemu dobremu nie służą i nie mają nic wspólnego z ochroną drzewa, z jego zabezpieczeniem.
mogą co najwyżej poprawić dobre samopoczucie inwestora i sprawić, że pracownicy na placu budowy będą mieli poczucie dobrze wykonanej pracy. Najważniejsze dla drzewa to jest po prostu wyznaczenie strefy ochronnej po to, żeby w tym rzucie korony nie poruszał się żaden ciężki sprzęt. Po to, żeby nie składować tam żadnych materiałów niebezpiecznych, a przede wszystkim, żeby nie uszkadzać korzeni. Tutaj macie Państwo przykłady, w jaki sposób te drzewa można zabezpieczyć, przede wszystkim należy. Zwróćcie proszę uwagę, że cały pień jest odeskowany, a oprócz tego znajduje się deski, które są, deski są oddzielone od pnia zwykłą rurą drenarską, którą można tak naprawdę kupić w każdej Castoramie, czyli nie ma problemu z zakupem materiałów. Rura drenarska ma za zadanie amortyzować wszelkiego rodzaju wstrząsy i uderzenia, które mogą się zdarzyć na placu budowy. Zabezpieczamy również gałęzie drzewa, no i przede wszystkim wyznaczamy tę strefę ochronną. Bardzo prosty sposób i fajny, który można zastosować na każdej budowie, to jest po prostu, to są tablice, takie ikonografiki, na których to rozrysowane jest, czego nie należy robić, więc przede wszystkim, prawda, jaka jest odległość, którą powinniśmy zachować, odległość minimalna od drzewa. Informacje, że nie należy poruszać się sprzętem ciężkim, nie należy kopać w rzucie korony po to, aby nie uszkodzić korzeni i składować wszelkiego rodzaju materiałów, które będą nam zagęszczały glebę. Dodatkowo na przykład we Wrocławiu Zarząd Zieleni Miejskiej wprowadził takie karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach. Te karty zostały przyjęte zarządzeniem prezydenta i obowiązują na wszystkich budowach, na wszystkich przedsięwzięcia, które są miejskich. Wszystko to ma służyć temu, żeby jak najwięcej drzew przeżyło zakończone inwestycje, żeby mogły po prostu nam służyć i po to, żeby mogły cieszyć nasze oczy. To jest niezwykle ważne. Spójrzcie Państwo, proszę, na to zdjęcie, na tą właściwie grafikę, która obrazuje nam, w jaki sposób drzewa muszą się przystosować do bardzo trudnych warunków, jakie im stwarzamy w miastach, czy też właśnie drzewa, które rosną wzdłuż dróg. One przez wiele dziesiątek lat muszą znaleźć dla siebie takie rozwiązania, żeby system korzeniowy był w stanie po pierwsze zdobyć odpowiednią ilość wody po to, aby móc jakby napoić całą koronę i przenieść tę wodę, prawda, do góry. Więc drzewo naprawdę musi być w dobrej kondycji, a my podcinając te korzenie, no, sprawiamy, że po prostu drzewo zamiera. Czasami w dłuższym czasie, a czasami w krótszym obserwujemy skutki naszych działań. Kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, a właściwie wrócić, dlatego że o zniszczeniach i uszkodzeniach korony opowiadałam podczas ostatniego spotkania, a wracam, ponieważ otrzymałam od Państwa pytania związane właśnie z redukcją korony o 30 lub też 50%. Więc ten zapis w ustawie, który jest i który dotyczy cięcia,
dotyczy jakby całego okresu życia drzewa. To nie jest tak, że my jednorazowo prowadząc pracę przy drzewie możemy usunąć 30% drzewa, gdy wrócimy do tego drzewa za rok, możemy również usunąć kolejne 30% korony. 30% usuwamy w całym okresie życia. Jeśli usuniemy więcej, powyżej 50% korony, to jest to zniszczenie drzewa. Za oba te działania, czyli jeśli usuniemy powyżej 30%, powyżej 50%, naliczane są kary administracyjne. Sytuacja, o której mówię, dotyczy drzew, które dotyczy działań, jakby, które nie są ujęte w ustawie o ochronie przyrody, ponieważ tam są wypisane wyjątki, kiedy te cięcia mogą być większe, więc jakby te kwestie pomijam i pomijam również drzewa, które nie mają minimalnego jakby wieku i wielkości. Mam na myśli pień drzewa mierzony na wysokości 5 centymetrów. Drzewo na zdjęciu, które Państwo widzicie, rośnie we Wrocławiu. W stosunku do tego drzewa toczy się postępowanie administracyjne, ponieważ zostało podczas prowadzenia prac jednorazowo usunięto ponad 90% korony. W związku z tym zobaczymy, jaka będzie naliczona kara przez gminę Wrocław. Pytaliście mnie Państwo, czy jest, czy jakby ten zapis dotyczy również posiadaczy, czy terenów prywatnych, na których rosną drzewa. Więc jak najbardziej tak, zdjęcie pierwsze, zdjęcie jest wykonane we Wrocławiu, jest to teren prywatny i w stosunku tutaj do właściciela posesji toczone jest postępowanie, ta sprawa toczy się już przez ponad rok, ale są to naprawdę bardzo trudne sprawy do wyjaśnienia i do zbadania. W związku z tym często powoływani są biegli. No i zobaczymy, jaka tutaj będzie, jaka będzie decyzja w sprawie 25 drzew. Ostatnio otrzymaliśmy decyzję z Sosnowca, jest to teren spółdzielni mieszkaniowej, została naliczona kara za zniszczenie 7 klonów zwyczajnych, no całkiem spora, bo ponad 20 tysięcy złotych. Tutaj pytacie Państwo, w jaki sposób obliczać koronę, ile zostało usunięte. Więc tak naprawdę bardzo ważna jest dokumentacja przed rozpoczęciem pracy. Dokumentacja zdjęciowa, którą należy przez okres 5 lat przechowywać i później, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne, jakby no, porównuje się, prawda, koronę drzewa, która została przycięta, do sytuacji wyjściowej. Pani Agnieszka pyta, w jaki sposób udowodnić, że zostało ścięte więcej niż 30% korony, czy trzeba mieć zdjęcia drzewa, więc generalnie my korzystamy z oprogramowania, jest specjalne, specjalistyczne oprogramowanie, natomiast do obliczania listowia, które drzewo utraciło. I w ten sposób próbujemy jakby odtworzyć tą koronę i udowodnić, że czasami zostało drzewo uszkodzone, to korona o 50%, czasami 70%, a czasami o 90%, tak jak w przypadku właśnie tego ostatniego drzewa we Wrocławiu. Widzę, że jest problem z prezentacją, że coś tutaj nie do końca jakieś. Coś dziwnego się dzieje. Ja tutaj postaram się opowiedzieć, więc.
Pytaliście Państwo, w jaki sposób można objąć drzewo ochroną pomnikową. Każdy z nas może wybrane przez siebie drzewo, które spełnia określone jakby kryteria, które są zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska z 4 grudnia 2017 roku. One są wymienione w sposób jasny, czytelny, więc jeśli dane drzewo jest unikatowe, spełnia jakieś walory historyczne, kulturowe, naukowe, a oprócz tego posiada minimalne obwody pnia, te obwody pnia są wymienione również jako załącznik do rozporządzenia. Obwody pnia są przypisane do poszczególnych gatunków, więc można złożyć wniosek. Na naszej stronie drzewa.org.pl są przykłady takich wniosków. Są wnioski wypełnione, na których można bazować. W związku z tym bardzo Państwa zachęcam do tego, dlatego że jest to bardzo łatwy sposób, ale i bardzo dobry do tego, żeby zadbać po prostu o drzewa, o nasz krajobraz, o te drzewa, które są naprawdę cenne. We Wrocławiu ostatnio staraliśmy się o objęcie drzewa ochroną pomnikową jodły jednobarwnej. Byłby to ewenement w naszym mieście, ponieważ nie mamy jeszcze takiego pomnika przyrody. Sosna, wniosek został przygotowany razem z aktywistami, ponieważ drzewo było zagrożone wycinką, dlatego że w miejscu, gdzie rośnie, jest to teren wykupiony przez dewelopera, który planował rozpocząć tam po prostu pracę. I najprawdopodobniej drzewo zostałoby wycięte. Otrzymaliśmy informację, że niestety drzewo, nie można go objąć ochroną, ponieważ właściciel nie wyraził zgody. Co do zasady i co do w ogóle orzecznictwa sądowego, jest tak, że ograniczenie prawa własności ze względu na potrzeby ochrony przyrody jest zgodne z prawem, więc właściciel terenu, na którym rośnie drzewo, nie musi wyrazić zgody. Natomiast może później oczekiwać od gminy zadośćuczynienia. Może oczekiwać, że gmina wykupi na przykład tę działkę od niego, ale również może oczekiwać, że gmina będzie pomagała mu pielęgnować ten pomnik przyrody. I tutaj no niestety ze względu na brak funduszy otrzymaliśmy informację, że nie można tego pomnika powołać. Nie powiedziałam bardzo ważnej rzeczy, że pomnik przyrody powoływany jest przez Radę Gminy. Jakby projekt uchwały jest zawsze konsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Podobnie też ze zdjęciem ochrony pomnikowej. Decyzję podejmuje gmina, ale również konsultuje go z RDOŚ-em. Drzewa, w ogóle pomniki przyrody mogą być powoływane na terenach gminnych, miejskich, na terenach prywatnych, na terenach, które są zarządzane na przykład przy drogach wojewódzkich, drogach gminnych, więc jakby miejsce, na którym rośnie drzewo, nie jest aż tak bardzo istotne i gdy będziecie Państwo składać wnioski, to po prostu nie sugerujcie się tym, że nie jest to teren miejski albo gminny. Jeżeli jest także pomnik, który jest powoływany, wymaga jakiejś ochrony czynnej, to zawsze tego typu zapis powinien się znaleźć w uchwale. W stosunku do każdego pomnika odbywają się, znaczy przyrody są zawsze takie zasady wypisane, które mają za zadanie głównie go chronić. Są też jakby zakazy. Artykuł 45 o tym mówi, co wolno, czego nie wolno. Natomiast
W artykule 115 w ustawie o ochronie przyrody znajdziemy informacje, jakie obowiązki ma organ, który sprawuje władzę ochroniarską nad takim pomnikiem. I teraz jedno z pytań od Państwa dotyczyło pomnika przyrody w jednym z miast i parkowaniem aut w rzucie korony. Więc no tutaj sprawa jest jakby o tyle złożona, że po pierwsze tak, parkowanie, no jeżeli nie ma zakazu, to być może warto, prawda, ten zakaz wprowadzić. W rzucie korony również były składowane odpady śmieci, więc no generalnie jest zakaz wyrzucania śmieci, gdzie popadnie, gdzie nam się, gdzie mamy na to ochotę, więc jest to karalne, a przestrzeń jakby dookoła tego pomnika przyrody powinna być wydzielona i powinna być również informacja informująca osoby o tym, że jest to pomnik przyrody, dlaczego ten pomnik przyrody został powołany i czego nie wolno w pobliżu po prostu tego drzewa robić. Otrzymaliśmy też zapytania od Państwa, jak to jest z dostępem do informacji o środowisku, gdzie można się dowiedzieć, gdzie można złożyć wniosek dotyczący na przykład uzyskania informacji, czy usunięte drzewa zostały usunięte po pierwsze zgodnie z prawem, czy ilość drzew się zgadza, ilość drzew usuniętych z zapisem w decyzji. Więc każdy obywatel, każdy może uzyskać prawo do wglądu do tych dokumentów. Powinniśmy tylko złożyć wniosek do organu, który wydawał zezwolenie na usunięcie drzew. Może to być wójt, burmistrz, może to być starosta, a może to być na przykład konserwator zabytków, jeżeli drzewo rośnie na terenie, które jest objęte ochroną konserwatorską. Wzory wniosków, o których rozmawiamy, wzór wniosków o nałożenie kary za zniszczenie drzew, mam tutaj oczywiście na myśli koronę, wzory dotyczące udostępnienia informacji o środowisku, dopuszczenie do postępowania oraz wzór dotyczący powołania pomnika przyrody znajdziecie Państwo na naszej stronie drzewa.org.pl w zakładce wzory pism. Wszystkie dokumenty, o które prosicie, powinny być udostępnione bez zbędnej zwłoki. Z reguły ten termin bez zbędnej zwłoki oznacza, że w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, natomiast urzędnicy mają prawo przedłużyć ten termin do 2 miesięcy, jeśli sprawa jest trudna, szczególnie skomplikowana. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z dokumentów na miejscu, to w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku urzędnik powinien się z Państwem umówić na takie spotkanie i te dokumenty przygotować. Wtedy też nie są naliczane opłaty i można na przykład robić zdjęcia po to, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych na przykład z kserowaniem dokumentów. Gdzie należy szukać informacji, dlatego że te dokumenty powinny być publikowane. Urzędy są zobligowane z artykułu 23 ustawy do publikowania ich w formie elektronicznej na swojej stronie w zakładce BIP. Natomiast mogą również na przykład na ekoportalu być umieszczane dokumenty.
ale wówczas na stronie BIP-u powinien być link, który bezpośrednio przeniesie Państwa do ekoportalu, aby móc odszukać informacje, które Was interesują. Kolejne pytanie, które otrzymałam, dotyczyło usuwania drzew i krzewów na prywatnej posesji. I teraz tak, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zasada jest taka, że wszystkie drzewa jakby podlegają ochronie. I na usunięcie drzew, które rosną na terenach gminnych, miejskich, wymagana jest decyzja administracyjna. Od tej zasady są wprowadzone pewne wyjątki. Ta lista jest bardzo długa. I tutaj przygotowałam dla Państwa wyszczególnienie różnych odniesień w stosunku do drzew, które mogą być usuwane bez zezwolenia. I są to drzewa, których obwód pnia na wysokości 500 cm nie przekracza objętości, i tutaj są wymienione objętości w zależności od gatunku. Drzewa i krzewy do 25 metrów kwadratowych, drzewa owocowe, które nie pełnią takich funkcji ozdobnych, i które oczywiście nie rosną na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Także lista zgodnie z ustawą o ochronie przyrody jest wyszczególniona. Natomiast właściciele, którzy mają działki prywatne, nie potrzebują decyzji administracyjnej na usunięcie drzew, tych, które jakby nie są wymienione w ustawie, czyli slajd wcześniej, ale muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia takiego drzewa. I wówczas składają zgłoszenie, czyli taki wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W ciągu 14 dni od wpłynięcia takiego wniosku następuje wizyta urzędnika, który weryfikuje, czy informacje złożone we wniosku są po prostu prawdziwe. Sprawdza gatunek, sprawdza te limity, które sprawdza wielkość drzewa na wysokości 5 centymetrów. I jeśli nie uzyskamy decyzji odmownej, to mamy tak zwaną milczącą zgodę organu i możemy usunąć drzewo. Mamy na to pół roku. Jeśli w przeciągu pół roku od wizyty urzędnika nie usuniemy drzewa, to po tym czasie musimy ponownie wystąpić ze zgłoszeniem z zamiarem po prostu usunięcia drzewa. Bardzo dużo osób pytało o dobór gatunków w miastach. Generalnie miasta to są miejsca, w których bardzo ciężko żyje się roślinom, ponieważ jest wiele sytuacji stresowych dla drzew. Jest duże zasolenie, no, gleba jest wyjałowiona. A w dobie jeszcze zmian klimatu, w których żyjemy, mam tutaj na myśli na przykład bardzo mało opadów w ciągu ostatnich kilku lat. Te warunki są szczególnie trudne. Obserwujemy, że są na przykład gatunki, które się zupełnie wycofują, na przykład z terenu Dolnego Śląska, jest to świerk pospolity, bo jest ciepło, bo jest sucho. Wiemy też, że nie warto inwestować w gatunki, które wymagają później
od nas bardzo dużych nakładów związanych z pracą przy tych drzewach, czyli z dokonywaniem cięć, bo to są koszty, z podlewaniem, z różnymi mieszankami, więc wybieramy takie gatunki, które będą sobie w stanie poradzić same. I teraz tak, na pewno to, co jest ważne i to, co jest istotne, sadzimy różne gatunki, ponieważ kładziemy duży nacisk na różnorodność. My dopiero uczymy się tego, co się dzieje w miastach, obserwujemy, więc na pewno powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na gatunki nasze rodzime, na klony zwyczajne, klony pospolite, na lipę szerokolistną, na morwę białą. Na pewno też obserwujecie Państwo, że coraz częściej w miastach sadzi się brzozy brodawkowate, ale te brzozy brodawkowate sadzimy w takich grupach. Sadzimy też gatunki obce, które są odporne na suszę, na niedobór wody właśnie, na takie stresowe, na stresowe sytuacje. I to jest na przykład miłorząb dwuklapowy, który bardzo dobrze sprawdza się w miastach, czy też platan klonolistny. Obecnie coraz częściej sadzimy dębę szypułkowe w tej odmianie takiej fastigiata po to, żeby korona naturalnych dębów szypułkowych, jest ona duża, jest rozłożysta, w miastach z reguły nie mamy aż tyle miejsca, w związku z tym sadzimy strzeliste dęby, które być może po części też zastępują nam odchodzące już topole włoskie. Pytanie, które otrzymaliśmy od Państwa, jedno z pytań dotyczyło kasztanowców, tutaj jest ich zdjęcie. Jedna z osób pytała, co zrobić, ponieważ kilka lat temu złożyła wniosek do urzędu celem usunięcia tych drzew, ponieważ mają dużo dziupli. Oprócz tego w czasie wiatru nawałnic spadają gałęzie, co stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla ludzi, dla przechodniów i drzewa obecnie mają kropki na pniu, więc zasada jest taka, że każdy zarządca nieruchomości i nieważne, czy jest to samorząd, czy jest to zarząd dróg, czy jest to na przykład administracja spółdzielni, musi dbać o drzewa w taki sposób, aby były one bezpieczne dla ludzi i nie zagrażały bezpieczeństwu publicznemu. Z tego, co widzę na zdjęciach, drzewa mają przycięte gałęzie. Być może te kropki pojawiły się dlatego, że są to drzewa przeznaczone do obserwacji, może do jakichś cięć, żeby właśnie uniknąć w przyszłości, gdy będą jakieś nawałnice, połamania gałęzi. I zostały zostawione, dlatego że jeszcze żyją, są miejscem do życia dla innych gatunków, dlatego że obecność dziupli, obecność wypruchnień w drzewach, obecność nawet suchych gałęzi sprawia, że te drzewa są bardziej atrakcyjne dla po prostu innych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, porostów, które znacznie chętniej zasiedlą drzewa 60-100-letnie niż nowo posadzone. Ja domyślam się, że drzewa są pod obserwacją, ale można to sprawdzić właśnie na przykład wysyłając do zarządcy wniosek, korzystając z wzorów, które mamy na stronie, z konkretnym zadaniem pytania na temat tych drzew. Y,
Kolejne pytania od Państwa wylistowałam tutaj i teraz tak. Czy lasy państwowe mają obowiązek konsultowania wycinki, czy jako właściciel robią co chcą, bo to ich drzewa? Więc lasy państwowe mają swoją ustawę o lasach i zupełnie nie dotyczy ich ustawa o ochronie przyrody. Można powiedzieć, że, czy nawet nie można powiedzieć, cięcia, które obserwujemy w lasach, zapisane są w lasach, w takich w planach urządzeń lasu. I tam te plany tworzone są na kilka lat, i tam po prostu każdego roku są pewne limity, które zapewne można przesuwać latami, natomiast nie można ich zwiększać. Należy też pamiętać o tym, że jednak lasy to uprawa drewna i głównie po to one są, więc to, co nas czasami boli, gdy obserwujemy te drzewa, które są ścinane, które, prawda, są wywożone i następnie sprzedawane, domyślam się, że ta wycinka jest robiona zawsze zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest zapisane w planie urządzenia takiego lasu, funkcjonowania takiego lasu. Kolejne pytanie. Czy miasto powinno stawiać w parku tabliczki "Uwaga na spadające gałęzie", szczególnie podczas wietrznej aury? Więc podobnie jak w tym pytaniu, w odpowiedzi na pytanie dotyczące kasztanowców, zarządca zawsze ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo ludzi, mienia. Nie ma obowiązku, żeby tego typu tablice się pojawiały, zwłaszcza podczas wietrznej aury. Jest to po prostu niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać. Ustawianie takich tablic, później ich zabieranie. To jest podobnie jak sytuacja, jak nie wiem, spadające dachówki z budynków mieszkań, czy dziura chociażby w drodze. Zarządca po prostu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. Kolejne pytanie zadane przez Państwa dotyczy decyzji, które są wydawane przez urzędy i czy przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew wymagana jest fachowa wiedza dendrologiczna na temat drzewa, jego stanu, ekosystemu, gatunków chronionych, które go zamieszkują. Więc jakby przyjmuje się, że urzędnik, który pracuje w urzędzie na określonym stanowisku, no, powinien posiadać fachową wiedzę. I teraz tak, otrzymując wniosek na usunięcie drzew, jedzie w teren, żeby sprawdzić, czy informacje zawarte we wniosku są tożsame ze stanem faktycznym. Podczas wydawania decyzji czasami jakby jest przygotowywana specjalna ocena dendrologiczna na zlecenie urzędu. Czasami już sam wnioskodawca zleca komuś przygotowanie takiej oceny. Na pewno drzewa powinny być zbadane, jeśli chodzi o występowanie gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do samej wycinki drzewo powinno być dokładnie skontrolowane, ponieważ przyroda jest tworem żywym i to, że jakiś gatunek nie został stwierdzony miesiąc wcześniej, 3 miesiące wcześniej albo pół roku wcześniej, w czasie, gdy była wizja lokalna, nie oznacza, że tego gatunku nie ma dzisiaj. W związku z tym jestem zdania na stanowisku, że zawsze powinna
powinien być fachowiec podczas wycinki, który wie, w jaki sposób szukać na przykład gniazd ptaków, w jaki sposób rozpoznać, czy są nietoperze, czy są owady chronione. Albo inne gatunki, które podlegają ochronie. I ostatnie z pytań, to jest właśnie pytanie, na które po części już odpowiedziałam, opowiadając o pomnikach przyrody, o powoływaniu gatunków, przepraszam, o powoływaniu pomników przyrody. Na zdjęciu widzicie Państwo auto, które parkuje w rzucie korony. To jest pomnik przyrody, oprócz tego widać worki, w których są śmieci, więc jak najbardziej myślę, że można złożyć wniosek do urzędu po to, żeby uporządkować tę przestrzeń, żeby odpowiednio przygotować glebę, która no, nie powinna być w takim stanie, bo ona jest klepiskiem, jest ubita. Może być na ulicy wprowadzony zakaz na przykład tutaj parkowania i wtedy jeśli taki delikwent będzie zostawiał auto, to może otrzymać na przykład mandat za złe parkowanie w miejscu niedozwolonym. W trakcie prowadzenia widziałam pytanie od Państwa dotyczące literatury, więc tutaj przygotowałam linki i informacje o publikacjach, z których korzystałam, przygotowując się na dzisiejsze spotkanie. Część z tych materiałów jest u nas na stronie w zakładce publikacje, można je pobrać w postaci PDF-u, część można wygooglać w sieci. Także serdecznie zachęcam, zapraszam. Widzę, że mamy jeszcze odrobinę czasu, w związku z tym może odpowiem na jakieś pytania, które tutaj widzę, że się pojawiły. Pani Joanno, o co chodzi z robinią? Bo pyta Pani o robinię. Nie wiem, czy to jest jakiś wątek, tutaj jakaś rozmowa, czy też robinia, ponieważ jest w kiepskiej kondycji. Teraz w ogóle ze względu na ocieplenie, które mamy w Polsce, ocieplenie klimatu, tych robini będzie coraz więcej, bo ciepło im sprzyja. A są to bardzo ważne drzewa, ponieważ one bardzo szybko kwitną, czyli pszczoły i inne zapylacze mają pokarm. No i mamy chyba jeden z takich najwcześniejszych miodów, miód akacjowy. Magda, czy tutaj na pulpicie widać pytanie? Teraz tak. Postaram się w ten sposób wyłowić właśnie pytania Państwa, które wydaje mi się, że czekają na odpowiedź. I może w ten sposób część się uda wyjaśnić, a reszta maila. Tak, to jest, czyli na to pytanie odpowiadam, a reszta drogą mailową. Generalnie ten zapis w ustawie 30-50% jest bardzo, bardzo niejasny i powoduje dużo konfliktów. Rzeczywiście bardzo trudno jest udowodnić komuś, że na przykład przyciął 29% korony, a nie 30. Zasada jest taka, że te 30% i 50%, tak jak mówiłam, dotyczy zawsze drzewa, które korony, która się wykształciła w całym okresie życia, czyli korony, która nigdy wcześniej na przykład nie była wycinana. I to nie jest tak, że jednorazowo my podejdziemy do drzewa i ciachniemy 29%. Europejskie standardy cięcia są takie, że tniemy maksymalnie 5% podczas jednej wizyty jakby przy danym drzewie. W związku z tym naszą pracę, jeżeli korona wymaga większego cięcia, musimy rozłożyć na raty. Ciachnąć raz 5% i wrócić do drzewa za rok albo za dwa, przyciąć kolejne 5%. I jakby arboryści wiedzą o tym, że
cięcia, które są wykonywane, wcale nie muszą być widoczne dla osób, które są laikami. My nie musimy widzieć tych cięć, nawet właśnie o to chodzi. To jest bardzo problematyczne, że cięć w koronach dokonują ludzie, którzy się nie znają na sztuce. I właśnie nie wiem, czy to ludzie oczekują tego, żeby te cięcia zawsze były widoczne. Jeżeli są widoczne, to wtedy taka osoba czuje się bezpieczniej, bo wtedy dba o te drzewa. Myślę, że tutaj też trzeba troszeczkę edukować ludzi, że duże cięcie może przynieść więcej szkody i z reguły przynosi więcej szkody, ponieważ znaczy zmniejszamy, podczas takiego cięcia zmniejszamy masę asymilacyjną liści, która nie jest w stanie odżywić korzeni i po prostu drzewo zaczyna zamierać. Nie wiem, czy satysfakcjonuje Panią taka odpowiedź, Pani Joanno. Jeżeli będzie Pani miała jeszcze jakieś pytania dotyczące cięcia w koronie, zapraszam do kontaktu. Do kontaktu ze mną. Postaram się jakoś jeszcze bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Ja bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Naprawdę jest to dla mnie niesamowicie budujące, że Państwo jesteście, że działacie na rzecz drzew i że te drzewa są dla Was ważne, bo że pracujecie z ludźmi, próbujecie właśnie ich edukować i starać się sprawić, żeby docenili wartość drzew, wartość, która jest niezwykle dla nas ważna. Żyjemy w czasach zmian klimatycznych, będzie coraz więcej różnych sytuacji nieprzewidzianych dla nas, a drzewa po prostu są takim naszym buforem w tej sytuacji. Ja liczę na kontakt z Państwem, więc zawsze, gdy będziecie mieli jakiś problem, pytanie, poproszę o maila. Natomiast prezentację jeszcze raz wgram i prześlę do Fundacji Batorego, ponieważ widziałam, że dwa slajdy pokrzaczyły się, że tak się wyrażę kolokwialnie. W związku z tym dzisiaj prześlę prezentację poprawioną. Halo, halo, teraz. Tak, o, teraz słychać. Słynę. Przepraszam, był problem z dźwiękiem. Tak. Mówiłam, że dziękuję za sygnał, Kasiu, że opublikujemy do połowy przyszłego tygodnia webinarium i też odpowiemy na Państwa pytania, prześlemy te odpowiedzi, bo jeszcze tu padło, tak mi się wydaje, na oko sporo pytań, które Państwa nurtują. Także to wszystko sukcesywnie po naszym webinarium. Bardzo dziękujemy za liczny udział. Dostaną też Państwo certyfikaty, trochę pamiątkowo, a może też i będą przydatne, także one powinny być na Państwa skrzynkach mailowych, właściwie nawet za chwilę. Zapraszam za mniej więcej miesiąc. Bardzo dziękuję Magdzie za fantastyczne webinarium, materiały. Czekamy też na jakieś rekomendacje, jeśli chodzi o tematy.
I zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, hasło Masz Głos, profil Masz Głos, tam się ogłaszamy ze wszystkim, albo na stronę maszgłos.pl, albo do nas na adres, tak żeby byliśmy w kontakcie. Życzę Państwu dobrego wieczoru, życzę, żeby nasze normalne życie szybko wróciło też na zwykłe tryby. No i do zobaczenia. Dobranoc. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.